Zapraszam Cię na krótką przerwę w pracy. Możesz pozostać siedząc przy biurku. Wprowadzimy kilka ruchów prostych ramionami, barkami dla rozluźnienia obręczy barkowej oraz otwarcia klatki piersiowej, ponieważ kiedy siedzimy przez wiele godzin, przechylając się do przodu, mostek się zapada, skłóca się oddech i też tworzymy sporo napięcia w górnych plecach, w szyi, więc niech to będzie przeciwwagą dla takiego pochylonego siedzenia przez kilka minut, robiąc ruchy proste, które pozwolą Ci na otwarcie, wydłużenie również z przodu. Zacznij siedząc stabilnie, możesz sunąć się nieco bliżej krawędzi krzesła, aby stopy opierały się całymi podeszwami na ziemi. Można nawet ściągnąć buty, pozostać tutaj boso. Stopy się opierają, delikatne rozsunięcie w nogach, stabilne oparcie miednicy. I najpierw luźno puszczając ręce, staraj się wydłużyć od miednicy w kierunku głowy, czyli znaleźć świadome połączenie z całym kręgosłupem, stabilizację przy kręgosłupie. To nie jest nadmierne napięcie, to jest raczej świadome wydłużenie, zachowując rozluźnienie w rękach i w barkach. Czubek głowy jest przedłużeniem tego ruchu. Szyja po bokach również się wyciąga do góry. Zwróć uwagę, aby nie zadzierać brody, tylko pozwól brodzie naturalnie opaść. A wyobraź sobie, że ciągniesz boki szyi, szczyty uszu do góry. I utrzymując tą pozycję, zapleć teraz przed sobą palce dłoni naprzeciwko klatki piersiowej. Łokcie niech rozszerzają się na boki, barki również szerokie. Cały czas utrzymujemy to wydłużanie od miednicy w górę. I teraz dodajemy świadome naciskanie rąk na siebie. Jakbyśmy chcieli na siłę rozpleść ręce, utrzymując ten splot jednocześnie. Wtedy napręży się bardziej obręcz barkowa i rozszerzy. Weź wdech. W czasie wydechu wypchnij ręce do przodu i pozwól na rozszerzenie barków, rozszerzenie łopatek. I teraz robiąc wdech, sięgnij w górę, całkiem do góry, tyle ile możesz, unosząc się bokami klatki, sięgając również mostkiem w górę, a nawet wzrokiem łagodnie do góry. Wydech, zegnij łokcie, wróć głową do pionu, oprzyj dłoni na czubku głowy i teraz pchaj przez chwilę czubkiem głowy w kierunku dłoni, oddalając łokcie, oddalając ramiona. Ponownie robimy wdech, prostując ręce do góry. Wdech. I teraz z wydechem wracamy do przodu, pchając ręce w przód, aby znów rozszerzyć obręcz barkową z tyłu, czyli barki, łopatki. I wracamy, spokojny wdech, wydech, wracamy do tej wycentrowanej pierwszej pozycji. Znów przez chwilę naciskamy rękami, wydłużamy się i powtarzamy sobie jeszcze dwa razy ten cykl już w rytmie. Wdech, wydech, wypchnięcie w przód. Wdech, sięgnięcie do góry. Wydech, zgięcie rąk na czubek głowy. Spokojny wdech i wydech, zostajemy tutaj. I teraz wdech do góry, wydech do przodu i wdech, powrót naprzeciwko mostka, łokcie od siebie. Weź znowu wdech, wydech do przodu, wdech do góry, wydech na czubek głowy, wdech i wydech, stabilizacja kręgosłupa, szyi, wdech do góry. Wydech do przodu. I teraz wdech, wróć naprzeciwko mostka, rozszerz barki i po chwili rozluźnij ręce. Zrób kilka kółeczek, unosząc barki do góry i rotując do tyłu. I ponownie zapleć dłonie. I tym razem przejdźmy dłońmi na potylicę, na podstawę czaszki. Więc obejmujemy wnętrzem dłoni czaszkę i łokciami idziemy troszkę do przodu, delikatnie w przód i chcemy się unosić znów z podstawy kręgosłupa, od miednicy do głowy i głowa lekko pcha na dłonie, dłonie pchają na głowę, czyli znajdujemy tą współpracę, nacisk głowy, nacisk rąk, wtedy szyja się jeszcze bardziej stabilizuje, jeszcze bardziej wydłuża wewnątrz. W czasie wdechu teraz sięgamy mostkiem i wzrokiem w górę, to jest mały zakres ruchu, raczej tylko delikatne naprężenie z przodu i w czasie wydechu wracamy do tej pozycji
wyjściowej, pionowej, patrzymy przed siebie. I ponownie wdech. Unosimy się z samej miednicy już, nie tylko głowa, nie tylko klatka, tak naprawdę cały tłum robi ten ruch. I wydech, centrujemy. I ponownie wdech. Wydech. Zróbmy to ostatni raz. Wdech, sięgnięcie klatką w górę, mostkiem w górę, wzrokiem. Wydech. Centrum, patrz przed siebie. Naciśnij jeszcze raz dłońmi i głową wzajemnie. I po chwili rozluźnij ręce. Opuść w dół i znów zrób kilka kółeczek barkami w górę i do tyłu. I teraz jeszcze zapleczmy dłonie z tyłu, opierając się nadgarstkami na kości krzyżowej. Łokcie zabieram do tyłu i utrzymuję rozszerzanie jednostajne z przodu w obręczy barkowej. Mostek się w związku z tym również rozszerza, cały czas ciągniemy kręgosłup w górę. I tu też możesz dodać delikatne sięgnięcie mostkiem i wzrokiem do góry. I po chwili wycentrowanie, zachowując szerokie barki, zachowując mostek uniesiony, niech głowa wróci do pozycji pionowej, stabilnej. I znowu sięgnij do góry. I delikatnie wróć. I zróbmy to ostatni raz. Wdech, sięgnięcie. I wydech, powrót do pionu. Rozluźnienie rąk. Teraz dodajmy sięgnięcie ręki jednej do przodu i do góry. Następnie pomiędzy łopatki. Suwamy dłoń tyle, ile się da. A drugą ręką chwytamy teraz ten łokieć, chwytamy to ramię i delikatnie ciągniemy wszystko do góry, nie pchamy się do głowy, raczej chcemy pionowo w górę unosić ramię, otwierając się jeszcze bardziej w barku. Drugi łokieć też cofa się do tyłu i po chwili rozluźniamy obie ręce, puszczamy chwilkę zupełnie pasywnie i teraz zmiana, drugą ręką sięgnij do góry. Zegnij rękę w tył, następnie złap drugą za łokieć i zacznij wszystko unosić w górę. I oczywiście pracujemy tu nad otwarciem barków, klatki, ale to wszystko dzieje się również świadomie z samej podstawy, czyli od miednicy jest ruch w górę, unoszenie w górę. I po chwili obie ręce opadają, rozluźniają się, jeszcze parę ruchów barkami. Zapleczmy jeszcze raz dłonie z przodu, tak jak na samym początku, wydłużenie, wypchnięcie rąk do przodu i sięgnięcie do pionu i teraz dodamy jeszcze rotację, czyli unosząc ręce w górę, jeśli trzeba mi cały czas lekko ugięte łokcie, byle utrzymać barki szerokie i nie utrzymywać tego zacisku szyi i stąd skręt, po prostu obracamy się całym tułowiem w jedną stronę, pchając ręce w górę. I wydech, wracamy. I zróbmy wdech w drugą stronę. Łagodna rotacja. I powrót. Zwróć uwagę też na ustawienie miednicy do pleców, tak żeby zachować tą stabilność i pozwolić na rotację całego kręgosłupa tak naprawdę. Tyle, ile ciało Ci pozwala naturalnie. I powrót. Jeszcze raz. Wracamy. Zejdźmy jeszcze raz na zakończenie na czubek głowy. Pchnij czubkiem głowy w swoje dłonie, rozszerz łokcie, rozszerz barki. Weź wdech do góry, z wydechem do przodu, rozszerz łopatki. I teraz wdech wróć naprzeciwko mostka, jeszcze przez parę sekund oddalaj barki, oddalaj łokcie i pozwól rękom się rozluźnić. I teraz wróć do swoich zajęć, jeśli trzeba. I najlepiej robić sobie kilka razy takie przerwy, pomiędzy pracą, tak żeby dla swojego ciała mieć kilka minut na rozluźnienie, na poprawę krążenia i również na poprawę postawy. Zapraszam Cię tym razem na krótką przerwę w pracy dla rozluźnienia nóg i bioder. Gdy długo siedzimy, krążenie w nogach jest generalnie zaburzone, jak i krążenie w miednicy, ponieważ nie energetyzujemy ruchem nóg, nie poruszamy się, więc w pewnym sensie to wszystko jest troszkę odcięte. Więc teraz chcemy zrobić kilka prostych ruchów, prostych ćwiczeń, które pomogą poprawić to krążenie, jednocześnie troszkę otworzą biodra. Tutaj mamy
tak naprawdę trzy główne problemy. Przyblokowanie z tyłu poprzez to, że mamy nogi cały czas ugięte, siedzimy, przyblokowanie tyłów ud, przyblokowanie bioder z przodu, pachwiny są zaciśnięte, organy brzucha są zaciśnięte, jak i wewnętrzne uda są zaciśnięte, ponieważ często siedzimy w pewnego rodzaju przykurczu. Więc teraz zajmiemy się tymi trzema aspektami w kilku prostych pozycjach. Podnosimy się z krzesła tym razem. Wykorzystajmy albo oparcie krzesła, albo biurko, co będzie dla Ciebie wygodniejsze. Opieramy sobie dłonie na podpórce, na stole, na biurku i najpierw jedną nogą stajemy z przodu, robimy nieduży rozkrok, tak żeby wygodnie oprzeć się na obu stopach. Naciskając rękami chcemy wydłużyć przede wszystkim kręgosłup, czyli z miednicy, wyciągamy się w kierunku szczytu głowy, barki pozostają szerokie. I teraz dodajemy oderwanie podeszwy stopy z przodu, czyli opieramy się na pięcie. I odpychając tą piętą szukamy naprężenia z tyłu, czyli poprzez łydkę, udo, aż do pośladka, delikatnego rozciągania. I to łączymy z wydłużaniem tułowia, z wydłużaniem kręgosłupa. Trzymamy to przez chwilę, jednostajnie. I teraz zgięcie tej nogi, zmiana, podchodzimy. Druga strona, czyli wygodny dystans, tak żeby obie stopy mogły się najpierw położyć, aby nogi wydłużyć. Wydłużenie kręgosłupa, oderwanie podeszwy stopy z przodu i spięte mocne odepchnięcie. Szukamy uczucia rozciągania z tyłu łydka, kolano, udo, pośladek. I jeszcze dodajemy wydłużenie poprzez nacisk rękami, wydłużenie tułowia. I po chwili zgięcie wracamy sobie. Powtórzymy to jeszcze raz, dodając jeden element, czyli ponownie odepchnięcie, wydłużenie, oderwanie podeszwy stopy. I teraz chcemy poruszać nogą w stawie biodrowym, czyli poprawić też mobilność stawu biodrowego poprzez rotację nogi na zewnątrz i do środka. I kilka razy poruszaj nogą w ten sposób. Zwróć uwagę, że to jeszcze troszeczkę będzie pogłębiało też rozciąganie w biodrze, udzie. Po chwili wróćmy nogą stopą do pionu. Stopa niech się położy teraz na ziemi i na chwilkę skłon. Przechylamy się, opieramy ręce wygodnie. Jeśli używasz krzesła, wtedy oczywiście ten skłon będzie troszkę głębszy. Pochyl głowę, spójrz w dół i daj sobie chwilę jeszcze na to rozciąganie z tyłu, odsuwając pośladek. Czyli tutaj bardziej się koncentrujemy na pośladku, na udzie już niż na łydce. I po paru oddechach zgięcie tej nogi i zamieniamy. Zmieniamy rozkrok. Ręce odpychają, wydłużamy się. Dodajemy teraz na początek uniesienie podeszwy stopy. I poruszamy w stawie biodrowym nogą na zewnątrz i do środka. Na zewnątrz i do środka. Kilka razy. Oczywiście idealnie, jeśli możesz być boso, w czasie takiej przerwy, aby jeszcze dodatkowo wykorzystać ten czas na rozluźnienie swoich stóp po prostu, ale wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. Wracamy podeszwą stopy na ziemię i zaczynamy się teraz przechylać do przodu. Opieramy ręce, odsuwamy w tył pośladki i przechylamy na chwilkę głowę i chcemy chwilkę się wydłużyć, czyli ciągniemy biodra w tył, jak najbardziej ciągniemy wszystko do tyłu, aby pojawiło się to delikatne rozciąganie w udzie w pośladku, a kręgosłup wyciąga się w przód. I po chwili zginając tą nogę, odpychamy się i podnosimy. Teraz drugi element. Otwieramy przód biodra. Zamieńmy znowu nogę. Z przodu noga będzie tym razem ugięta, stabilnie oparta. Ręce opierają się na stole. Unosimy tym razem tylną piętę do góry i zginamy kolano. Chcemy znaleźć naprężenie teraz w przodzie uda i w przodzie biodra, czyli otworzyć ten obszar delikatnym rozciąganiem. Najpierw zróbmy to poprzez robienie takich mini przysiadów. W momencie, gdy Twoje kolano obniża się, oczywiście miednica pozostaje w pionie, wtedy przód uda będzie się troszkę mocniej rozciągał. A stolik daje nam takie dodatkowe podparcie, stabilność. Teraz spróbuj zatrzymać się w tej pozycji, zostać, wydłużyć kręgosłup, być może złapać balans,
przez chwilę, utrzymać to naprężenie. I teraz delikatnie unieś się do góry i zamień nogę z przodu. Noga z przodu jest zgięta, z tyłu pięta się unosi. Zginamy tylną nogę, schodzimy delikatnie kolanem. Upewniamy się, że miednica jest w miarę spionizowana, czyli że nie ma tutaj jakiegoś opadania, wyginania się mocnego w plecach. Stabilność od miednicy do góry. I schodzimy kilka razy sprężystym ruchem. Tak naprawdę obie nogi tutaj intensywnie pracują, ale chcemy teraz się skoncentrować na nodze z tyłu. Zatrzymajmy się chwilę. Próbuj jeszcze naciśnij na stolik, wydłuż kręgosłup. Próbuj zabalansować chwilkę bez użycia rąk. I po chwili delikatnie wracamy. Wracamy sobie obiema teraz nogami do linii. Będziemy odsuwać siebie bramy nogami w tył, opierając ręce, czyli wydłużenie tyłu ciała tak naprawdę całego. Ręce opieramy płasko dłońmi nad garstkami i odsuwamy w tył pośladki. Odsuwam się nogami tak daleko do tyłu, aby mieć to poczucie wydłużenia w całym kręgosłupie i w tyłach nóg. Głowa między ramiona i kilka oddechów, ciągniemy do tyłu. Staraj się odpychać nogami ziemię i unosić pośladki, rozszerzając je jeszcze bardziej. Dzięki temu unoszeniu pośladków tyły nóg będą mogły się jeszcze bardziej wydłużyć. I oczywiście cały kręgosłup się wydłuża, barki się otwierają, więc jest to pozycja dla całego ciała. I po chwili podnosimy się do góry. Trzecie, ostatnie ćwiczenie jest już na siedząco. Na krawędzi krzesła, tak aby miednica była oparta, a uda mogły się troszkę przesunąć do przodu. Stabilnie obie stopy. Tutaj zdjęłam już specjalnie buty, ponieważ będziemy zahaczać jedną stopą na kolanie. Naciskam rękami, wydłużam kręgosłup. Zakładam teraz stopę prawą na górę, czyli kostkę na kolano. Wprowadzam dzięki temu już rotację w stawie biodrowym. Jeśli nie jest możliwe, czyli czujesz duże ograniczenie w biodrze, to po prostu przesuń się dolną nogą nieco dalej do przodu, wtedy to kolano będzie niżej. To powinno ułatwić to ustawienie. Chcemy najpierw nacisnąć rękami, tutaj naciskam na stopę, tutaj na kolano. Używam tego nacisku troszkę do ustawienia jeszcze nogi bioder w pozycji, ale też do wydłużenia się w tułowiu, w kręgosłupie. I teraz utrzymuję to wydłużanie cały czas i tylko rotacja tułowia. Prawa dłoń opiera się teraz na podeszwie prawej stopy. Więc jeśli robisz to w butach, to być może trzeba będzie chwycić się za kostkę po prostu, albo oprzeć dłoń na udzie. W każdym razie dobrze jest jednak połączyć tą dłoń ze stopą, bo wtedy czujemy od razu pracę w biodrze tej nogi. A druga ręka po prostu oparta z tyłu za pośladkami, za plecami. Pchając stopą i dłonią na siebie wprowadzamy takie naprężenie od biodra aż do barku, do klatki, wydłużamy się w górę i obracamy się troszkę klatką piersiową, bark lewy do tyłu, skręt szyi, chwilę dotrzymamy, spokojny oddech. I po chwili delikatny powrót do przodu i opuszczenie nogi w dół. I zróbmy to w drugą stronę, przeciwną nogę zakładamy. Najpierw ustawienie miednicy, kręgosłupa poprzez ten nacisk delikatny, wydłużamy się. Teraz powoli obrót tułowiem i lewa dłoń, lewa stopa. Ręka z tyłu za pośladkami się wspiera. Wydłużamy się w górę i obracamy klatką piersiową. Bark prawy rotuje się do tyłu i skręt głowy również w prawo. Natomiast lewa ręka, która pcha stopę, ale też bark odwodzimy od ucha, czyli utrzymujemy barki cały czas szerokie, przestrzeń w obręczy barkowej. I po chwili puszczamy to naprężenie, stopa wraca na ziemię. Oczywiście możesz to powtórzyć parę razy, a jeśli nie, zakończmy naprzeciwko stołu lub biurka przechyleniem tułowia, oparciem rąk, i takim delikatnym wydłużaniem, czyli pośladki są cały czas dość płytko na krześle. Unoszę teraz przedramiona, mam oparte łokcie, łączę dłonie.
i głowę wsuwam między ramiona i wtedy rozciągam się znowu w barkach, w klatce. Jednocześnie miednica się rozszerza. Kilka oddechów. I po chwili wracamy do góry i wracamy do pracy. Przed nami kolejna przerwa w pracy. Tym razem chcemy troszkę poruszyć rękami, barkami i rozluźnić nadgarstki. Możesz to robić na siedząco, ale byłoby super, jeśli wstaniesz, a nawet jeśli będziesz boso na ziemi przez chwilę, niech też się rozluźnią, skorzystają na tym Twoje stopy, nogi i możesz te wszystkie pozycje zrobić na stojąco. Potrzebuję tylko troszkę przestrzeni, aby stanąć i móc ruszać rękami, więc nie trzeba wcale dużo miejsca. Wygodne oparcie nóg, jeśli siedzisz, wygodne oparcie miednicy na krawędzi krzesła. Najpierw rozszerzymy ręce na boki, niech dłonie będą zwrócone wnętrzami do ziemi i rozciągnijmy palce dłoni. Chcemy każdy palec osobno wydłużyć i w szczególności też odczuć, jak kciuk oddala się od pozostałych palców. Chwilę takie dość mocno aktywne rozciąganie w dłoniach. I po chwili niech dłonie sobie wrócą do bardziej neutralnego wydłużania. Zwróćmy ręce wnętrzami do góry i zginamy łokcie. Łokcie są na wysokości barków. W czasie wdechu odsuwamy łokcie do tyłu, tyle ile się da. W czasie wydechu zbliżamy przedramiona do siebie. Wdech, wydech kilka razy. I zostańmy teraz naprzeciwko klatki piersiowej, czyli zbliżamy ręce do siebie, a następnie wsuwamy jeden łokieć do środka i chwytamy się za swoje barki. Łokcie pozostawiamy na wysokości barków i chwilę tak rozpychamy rękami, aby uzyskać takie uczucie rozszerzania z tyłu w barkach, w łopatkach. Wydłużamy kark. Po chwili spróbuj zapleść na chwilę przedramiona, czyli oderwać, jedną dłonią do drugiej się skierować i nacisk rąk na siebie wzajemny. Barki rozszerzamy. Po chwili puszczamy to. Odwrotny chwyt, odwrotny splot. Chwytamy się za barki i znowu rozpychanie, delikatny rąk. Potem splot przed ramion, nacisk jednostajny. I teraz powoli rozplatamy ręce, wracamy sobie na boki do tej pierwszej pozycji. Rozszerzenie rąk znów horyzontalnie. Wnętrza dłoni zostawmy jeszcze zwrócone do sufitu, czyli rotacja jest w całych rękach, barkach. I otwórzmy znów dłonie, szeroko. Palce dłoni rozciągają się, wnętrze dłoni się wydłuża. Kciuk odsuwa się od pozostałych palców. I po chwili po prostu puszczamy ręce. Robimy kilka ruchów miękkich barkami. Strzepujemy napięcie z rąk. I teraz połączymy opuszki palców naprzeciwko klatki piersiowej. Taka piramida. I naciskamy palcami na siebie. Znajdź tutaj ten nacisk, który też się przełoży na rozszerzenie w obręczy barkowej. Naciskamy, naciskamy i powoli rozciągając palce w ten sposób zbliżamy do siebie palce, nasady i w pewnym momencie nadgarstki. Pchamy nadgarstkami na siebie, odsuwając łokcie, odsuwając barki. I tutaj zrobimy skręt palców dłoni w dół. Czyli przytrzymajmy chwilkę to rozciąganie nadgarstka i powrót. I tak kilka razy. Skręt i powrót. Znów skręt, powrót. Powrót do góry, jeszcze zróbmy skręt do siebie, w drugą stronę kilka razy. Powrót i po chwili rozluźniamy ręce, znów takich kilka miękkich ruchów, strzepnięcie. Teraz ręce do tyłu, najpierw jedną ręką sięgnij w bok, skieruj kciuk w dół i przełóż rękę na plecy, zginając łokieć. Po prostu oprzyj dłoń na swoich plecach. Zrób to samo drugą ręką. Sięgnij ręką w bok, kciuk w dół, zegnij i również przełóż. I tutaj, gdy ręce są już na plecach, złap się, tak jak możesz najgłębiej, za swoje łokcie, ramiona. Może trzeba będzie złapać się za przedramiona.
i chwilkę zostańmy w tym splocie i po prostu naciskamy rękami na siebie, rozszerzając się w barkach z przodu. Trzymamy ten splot i zrobimy kilka ruchów jeszcze na poziomie szyi, gardła. Wydłużamy się w górę, stabilizacja od miednicy do czubka głowy. Czyli tutaj brzuch też troszkę pomaga, żeby nie wypychać się miednicą ani lędźwiami. I teraz spójrz do góry, sięgnij wzrokiem do góry, sięgnij brodą do góry, ale nie puszczaj głowy pasywnie, tylko wydłużaj szyję. I wróć, niech wzrok będzie teraz równolegle z ziemią. I teraz spójrz w prawą stronę. Przytrzymaj to chwilkę, uświadom sobie, jak bok szyi i głowy odsuwa się od barku. I powoli wróć. I skręć głowę w drugą stronę, sięgnij wzrokiem. Przytrzymaj to przez chwilę, bark i głowa odsuwają się od siebie. Wróć do przodu, rozluźnij ręce. Zapamiętaj, która ręka była najpierw na plecach, teraz to odwrócimy. I zaczynamy od przeciwnej ręki. Sięgnięcie w bok, założenie jej najpierw na plecy. Druga ręka, założenie na plecy i chwyt z tyłu, tak jak jest możliwy. Delikatny nacisk rąk na siebie, czyli utrzymujemy naprężenie w obręczy barkowej, rozszerzanie z przodu. I kolejne ćwiczenie. Sięgamy znów, wydłużając szyję, sięgamy brodą, wzrokiem do góry. Głowa nie zgina się po prostu, jest cały czas szyją wydłużona i tylko lekkie sięgnięcie, wydłużenie z przodu w szyi. I teraz patrząc do góry, sięgnij językiem pionowo do góry. Wyciągnij język i przytrzymaj go przez chwilę. Rozluźnij i wróć głową do pionu. Zróbmy to jeszcze raz, tym razem poruszamy językiem na prawo i lewo. Wbrew pozorom jest to dość intensywne ćwiczenie, więc znów sięgamy, wydłużamy się od podstawy, pilnujemy miednicy, brzucha, tak żeby nie wypychać się do przodu. I teraz lekkie sięgnięcie wydłużające w górę, brodę się unosi, sięgamy językiem pionowo, poruszamy na prawo, na lewo. Chociaż kilka razy. A przynajmniej spróbuj do momentu, aż poczujesz ten wysiłek w mięśniach, w gardle. Poczujesz wysiłek pracy języka. I po chwili delikatnie wróć. Rozpleć ręce i rozluźnij. Poruszaj łagodnie barkami. I na koniec tylko przez chwilę złap się za tył głowy. Oprzyj dłonie na potylicy. I tutaj naciśnij głową i dłońmi, tak żeby wrócić do pełnego wydłużenia w bokach szyi, stabilizacji, do wydłużenia karku również. Patrz do przodu. I weź głęboki wdech i wydech. Opuść ręce z powrotem. I wracamy do swoich zajęć. I nasza kolejna krótka przerwa w pracy. Chcemy poruszyć całą kręgosłupę tym razem, ogólnie poruszać się, poprzeciągać, poskręcać, tak żeby poprawić całościowo nieco krążenie i odblokować trochę napięć. Wstajemy z krzesła na kilka minut. Stopy rozstawione, mniej więcej tak jak biodra, im bardziej stabilnie opieramy się na stopach. Jeśli masz miękkie podeszwy, możesz oczywiście być w butach, a jeśli nie, to super jest zawsze zdjąć buty przez chwilę i też odciążyć nieco stopy. I będziemy podnosić się na palce stóp, zachowując balans całego tułowia i miednicy i dodamy sobie do tego ruchy rąk. Czyli w czasie wdechu ręce do przodu i do góry unosimy się na paluchy, w czasie wydechu stawiamy stopy opuszczając ręce, czyli takie krążenie ramionami, bardzo prosty ruch, a jednocześnie już delikatnie pobudzimy krążenie i w barkach, w klatce piersiowej, jak i w nogach poprzez ten ruch na podeszwach stóp. Wdech do góry, Wydech. Jeszcze dwa razy. I zostajemy już na całych stopach. Teraz otwieramy się w bocznej płaszczyźnie. Obie ręce sięgają ponownie do góry. Złap jeden nadgarstek. Załóżmy, chwytamy prawy nadgarstek, żeby najpierw skupić się na prawej stronie ciała. I przechylamy się w lewo.
Przechylamy się tylko tyle, ile się da bez przesuwania miednicy, czyli miednica jest, biodra są nad stopami i przechylenie tułowia. Parę oddechów bierzemy, rozciągając ten górny bok. I po chwili powrót. Chwyć przeciwny nadgarstek, wydłuż się i przechylenie w drugą stronę. Znowu, miednica jest zrównoważona. Otwieramy tylko lewą stronę tułowia, ciągniemy to ramię i po chwili wracamy, opuszczamy obie ręce, robimy kilka kółeczek barkami, rozluźniając obręcz barkową. Ponownie przechylenie boczne, sięgnij rękami w górę, wydłuż się z miednicy w kierunku głowy i rąk i przechylaj się teraz w lewą stronę, opuszczając lewą rękę wzdłuż ciała i też złap tą stabilizację, tak żeby miednica na razie pozostała nad stopami. Znajdź naprężenie w prawym boku, spójrz nawet lekko do góry. I teraz dodamy sobie 3 oddechy. W czasie wdechu będziemy przesuwać biodra w prawo, czyli jeszcze bardziej otwierać tą stronę i w czasie wydechu wracać. Wdech, wydech. Wdech, wydech i teraz dolna ręka się podnosi, wdech i drugą stronę opuszczamy rękę wzdłuż ciała, przechylamy się do boku, zostajemy tak chwilkę, znajdujemy najpierw dobre oparcie nóg, stabilność miednicy, czyli brzuch też jest tutaj zaangażowany, żeby stabilizować kręgosłup i teraz świadomie dodajemy w czasie wdechu otwarcie z jednej strony, w czasie wydechu wracamy. Delikatnie wyciągnij też szyję, patrz lekko do góry. I potem weź wdech, unosząc rękę. Z wydechem tym razem zegnij obie nogi i opuść ręce wzdłuż ciała. Pociągnij ramiona do tyłu teraz i rozszerzaj się w barkach z przodu. Znajdź wydłużenie z miednicy aż do czubka głowy. Znów aktywizacja brzuchu, stabilizacja dla dolnych pleców. I stąd zrobimy taki koci grzbiet, czyli będziemy podwijać miednicę, zaokrąglać się w plecach i wstawać i wtedy niech ręce uniosą się do góry. I tutaj zrób wdech, rozszerzając nieco ręce, spójrz do góry. I ponownie wydech, zegnij nogi, opuść ręce do tułowia, pociągnij ramiona, rozszerz barki. Zrób tutaj wdech i wydech, znowu podwinięcie, brzuch podciągnięty i wracamy wdech do góry. I tutaj rozszerzenie u góry, rozciągamy ręce troszkę, wydech, jeszcze raz, zgięcie nóg, ręce do tułowia, wyciągnięte, aktywnie, barki się rozszerzają. I teraz robimy wdech i w czasie wydechu podbijamy i do góry, wdech otwierający u góry, wydech opuszczamy ręce i rozluźniamy. Dodajemy jeszcze rotację kręgosłupa, zaczynając od wydłużenia, czyli ponownie sięgnięcia w górę i w czasie wdechu skręcamy się z rozszerzeniem rąk. Po prostu ręce od siebie. W czasie wydechu wracamy. Wdech, swobodny skręt całym ciałem. Wydech, wdech, wydech. Zróbmy jeszcze po jednym razie. I teraz wdech, z wydechem ponownie zgięcie nóg i opuśćmy tutaj dłonie na kolana. Staraj się odsuwać pośladki i czubek głowy od siebie, wydłużyć tułów. I po chwili zacznij opadać swoim tułowiem na udar. Dlatego mamy dość mocno zgięte nogi, żeby to było w miarę łatwe dla pleców. Chcemy opaść do skłonu, puścić ręce, puścić kręgosłup, puszczamy głowę, szyję. I przez chwilę poddajemy się grawitacji, pozwalamy na to, żeby grawitacja rozciągała delikatnie cały tułów. Kilka oddechów. Oczywiście możesz tutaj bardziej rozciągać nogi. Jeśli tylko jest to dla Ciebie możliwe, nie powoduje jakiegoś strasznego napięcia w plecach, to rozciąganie w tyłach nóg jak najbardziej może się tutaj pogłębiać troszeczkę. Jeśli ręce nie sięgają do ziemi, opieraj się wtedy na swoich nogach, gdzieś wyżej, na kostkach, na goleniach. I teraz robimy wdech.
i w czasie wydechu, angażując znowu mięśnie brzucha, świadomie rolujemy się do góry. Stajemy na koniec jeszcze do pionu. Dłonie niech sobie zostaną na biodrach. I ostatni ruch wydłużenia z przodu, sięgnięcie mostkiem, wzrokiem i po chwili wycentrowanie. I kończymy na tym tą krótką przerwę i zapraszam do kolejnych. Przed nami króciutki zestaw, którego zadaniem jest rozluźnienie. Rozluźnienie przede wszystkim na poziomie układu nerwowego, czyli skupimy się tutaj na głowie, na oczach, ale oczywiście wykorzystując też połączenia, które są w naszym ciele. Wykorzystajmy do tego też piłeczkę, jakąkolwiek. Ja tutaj korzystam z sensorycznej piłeczki, ale może to być zwykła piłeczka tenisowa, jakaś piłeczka do zabawy, czy są też takie piłeczki antystresowe, które są sprężyste, więc cokolwiek możesz tutaj wykorzystać. Często napięcie kumuluje się w podstawie czaszki. Często też przez to, że siedzimy, uwagę kierujemy do przodu, przechylamy się. Tutaj jest to bardzo obciążony obszar, więc chcemy troszkę prowadzić tutaj rozluźnienia, między innymi poprzez masaż podeszw stóp, ponieważ całe ciało jest połączone i podeszwa stopy jest połączona również z podstawą czaszki, z tyłem głowy. Więc zacznijmy od tego, dlatego jestem boso, ponieważ chcemy teraz zdecydowanie masować podeszwę, więc skarpetka może być, ale but niestety odpada. Podkładamy sobie piłeczkę pod podeszwę stopy i naciskamy kilka razy. Nawet fajnie byłoby wstać do tego ćwiczenia, więc jeśli masz taką możliwość, podnieść się, możesz się opierać na czymś rękami i po prostu kilka razy naciskamy, tak żeby delikatnie stymulować podeszwę, poprawić też przez to krążenie. Od palców stopy w kierunku pięty. Kilka razy przejeżdżamy po prostu wzdłuż jednej stopy i drugiej. Teraz zamieniam. Już teraz przez sekundkę możesz porównać, jak zmienia się też wrażenie w tej podeszwie, która już była masowana. I naciskamy drugą. Przejeżdżamy w kierunku pięty. Jeśli masz taką twardszą piłkę, typu tenisowa, wtedy trzeba będzie troszkę w inny sposób naciskać, ponieważ ona nie sprężynuje, więc naciskamy, przytrzymujemy chwilę, puszczamy. Jeśli są miejsca, gdzie jest więcej napięcia, oczywiście można się dłużej zatrzymać. Ok, i wystarczy. Wracamy do pozycji siedzącej. I teraz albo palcami dłoni, jeśli nie masz piłeczki akurat teraz pod ręką, albo właśnie piłeczką, będziemy przez chwilę naciskać na tył głowy, dokładnie na krawędź czaszki tutaj, z tyłu. Więc chcemy oprzeć sobie tą piłeczkę, chwycić rękami, łokcie nieco do przodu, wydłużamy się w całym tułowiu, w kręgosłupie, patrzymy do przodu i delikatny nacisk i puszczenie. I tak kilka razy. W momencie, gdy naciskasz na piłkę, opuszczaj brodę w dół, absolutnie nie wypychaj wtedy brody, tylko opuszczamy brodę i naciskamy. I powrót. Jeśli nie używasz do tego piłeczki, to spleć dłonie i po prostu odczuwaj, jak głowa na Twoje dłoni naciska. I też w ten sposób można sobie sprężynować brodę w dół. Po chwili opuśćmy ręce i piłeczkę. Teraz już sięgnij bezpośrednio palcami. Znajdź krawędź czaszki swoimi palcami. W ten sposób oprzyj palce dłoni na środku, tak żebyśmy mogli troszkę rozciągać tkankę na zewnątrz. Naciskamy. I teraz utrzymując palce w środku, na tym miejscu na środku, blisko krawędzi, już prawdopodobnie poczujesz, że tam jest napięcia sporo. Zacznij delikatnie sięgać w górę mostkiem i wzrokiem. Bardzo łagodnie, subtelnie, utrzymując ten nacisk palców. Przytrzymaj to przez chwilkę. Weź wdech. I z wydechem zneutralizuj, czyli wróć do pozycji siedzącej, tej wyjściowej. I ponownie naciskamy palcami, wciskamy paluchy w te miejsca, gdzie jest dużo napięcia. Teraz możesz przesunąć się
jeszcze od środka trochę na zewnątrz i ponownie naciskając, sięgnij mostkiem, sięgnij wzrokiem. Poruszaj trochę palcami w tym miejscu. I zneutralizuj, wróć do pionu. I teraz przez chwilę jeszcze po prostu naciskamy, stymulujemy krawędź tutaj, te miejsca, gdzie jest to napięcie, delikatnie masując, czyli wciskamy opuszki, robimy ruchy, cokolwiek pomoże Ci troszeczkę puścić to napięcie z podstawy. I po chwili, żeby już też barków nie spinać, rąk rozluźniamy. I zakończamy to bardzo prostym rozluźnieniem, oparciem głowy na stole bądź biurku przed sobą, więc zrób sobie tylko troszkę miejsca. Odsuń się na tyle krzesłem, tak żeby tułów był wydłużony, czyli przechylamy się z miednicy, opieramy bardzo wygodnie ręce. Czoło może się opierać bezpośrednio na dłoniach lub na stole. I zostajemy tak chwilę, zamykamy oczy. Chcemy ustawić głowę w taki sposób, żeby kark był rozszerzony, podstawa czaszki rozszerzona. Czyli cały czas zachowujemy wydłużanie delikatne. I teraz koncentrujemy się na oddechu, puszczamy głowę. Chcemy poddać głowę grawitacji. Więc spokojny wdech. I szczególnie na wydechu pozwalaj głowie opaść. Poprzez czoło, poprzez oparcie czoła, punktu między brwiami, czyli w ten sposób też ten punkt teraz masujemy, poprzez oparcie go na dłoniach lub stole. I głowa coraz bardziej opada, rozpływa się. Jednocześnie cały tułów się troszkę wydłuża, kręgosłup się rozluźnia. Podstawa miednicy się rozszerza. I przede wszystkim oddech pomaga rozluźnić się głowie, czyli uspokajamy całe ciało, wyciszamy układ nerwowy, puszczamy całe napięcie w kierunku ziemi. Pozostań w tym rozluźnieniu tyle, ile potrzebujesz, jeśli chcesz pozostań kilka minut dłużej. Ważne, aby później podnosząc się delikatnie z dołu, z miednicy, unieść kręgosłup, podpierając się brzuchem i dać sobie jeszcze chwilę z głową w pionie. Więc teraz zaczynam się podnosić, podciągając delikatnie mięśnie od podstawy, pomagając sobie rękami, odpycham się nieco. Siadam pionowo. Oczy mogą być jeszcze zamknięte i tylko uświadamiam sobie przez chwilę, jak z miednicy do czubka głowy kręgosłup się unosi, barki luźno, ramiona luźno. Swobodne, szerokie wdechy i wydechy. I po chwili oczy niech się otworzą i spokojnie wtedy wracaj do swoich zajęć. Thank you.